Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Czytamy pytanie i lecimy z tematem. Hania pyta: jak przestać być odbiornikiem, jak stać się nadajnikiem? Czy metoda szarego kamienia może mieć skutki uboczne dla siebie samego? Ja może tak pokrótce wyjaśnię, na czym polega metoda szarego kamienia. To jest taki termin, który w sumie pojawił się dość niedawno. Ja sam zdarzyłem się z nim dość też niedawno. I polega on na tym, że po prostu izolujemy się od otoczenia, stajemy się jak taki szary kamień, nie reagujemy na bodźce zewnętrzne, nie reagujemy na jakieś słowne zaczepki, nie... w ogóle stajemy się tak, tacy jakby niemi, nie? I to jest taka metoda, którą wykorzystuje się gdzieś w kontakcie z toksycznymi osobami, albo gdzieś tam z narcyzami, albo w ogóle w jakichś takich, wiecie, środowiskach, gdzie po prostu docierają do nas jakieś komentarze, na które po prostu nie chcemy reagować. I teraz, co można zrobić w takim wypadku? Spodziewam się, że Hania ma styczność z taką osobą, która po prostu jej nie pasi, nie? Albo może jest zaczepna, albo nie chce słuchać, albo po prostu ciągle gada, albo jest złośliwa, albo jest uszczypliwa. Cokolwiek takiego, nie? I teraz, co możemy zrobić w tym wypadku? No pierwsze, co nasuwa się na myśl, to jest stawienie granic i stanie się osobą bardziej asertywną. Czyli powiedzenie komuś to, co nam nie pasuje w danej osobie, albo w danym sposobie komunikacji, albo w danej sytuacji. Najlepiej jest odnosić się do sytuacji i do zachowań, nazywając dane zachowania i dane sytuacje, unikając opowiadania o osobie, nie? Na zasadzie lepiej jest powiedzieć: to i to zachowanie mi nie pasuje, wolałbym tak i tak, niż powiedzieć: ty jesteś taki i taki. Bo jak powiesz do kogoś: ty jesteś taki i taki, to ta osoba zazwyczaj weźmie to osobiście i zacznie się bronić, a potem atakować. Ale jeżeli powiesz coś o zachowaniu, to wtedy ktoś może nie wziąć tego osobiście i na przykład może zmienić zachowanie, nie? I to wtedy ludzie mniej biorą osobiście rzeczy do siebie, jak mówimy o zachowaniach, a nie o osobach. To jest jeden sposób, ale zazwyczaj jest tak, że on nie działa, no bo gdyby działał, to wtedy nie byłoby problemu, nie? To jest zazwyczaj problem, gdy jesteśmy w kontakcie z osobą, która jest z nami niekompatybilna, czyli nie ma takiego samego stylu przywiązania jak my, albo pochodzi z troszeczkę innego środowiska, ma trochę inne poglądy, inny styl zachowań. Na przykład jak ktoś młodszy spotyka się z kimś starszym, nie? Albo wyobraźcie sobie, że spotyka się ktoś o prawicowych przekonaniach z kimś, kto ma przekonania lewicowe, nie? Tam jest bardzo duże pole do konfliktów. No i jeżeli jesteśmy zmuszeni do kontaktu z taką osobą, no jest to następstwem wielu różnych przypadków. Na przykład jeżeli ktoś jest w związku, nie, jest małżeństwo, mąż i żona i mają razem dzieci, ale dochodzi do konfliktu i mąż i żona już nie chcą być razem, nie kochają siebie albo któraś z osób jest toksyczna, ale muszą się kontaktować, bo mają wspólne dzieci, nie? No to wtedy pojawia się właśnie taki dysonans i jakaś próba radzenia sobie z tym. Albo jesteśmy w środowisku, w pracy, tak? W pracy i na przykład nasz przełożony jest takim jakimś, nie wiem, dzbanem i ciężko się z nim skomunikować. I jesteśmy troszeczkę przyciskani do ściany i zmuszani do jakichś rzeczy, na które nie mamy ochoty, ale musimy akurat się tak zachowywać, bo na przykład potrzebujemy kasy, nie? Albo na przykład w szkole, jeżeli jesteście w grupie osób i zbiera się taka grupka na przykład i zaczyna ta grupka ciebie atakować, nie? Zaczyna się taki bullying słowny. Albo może nie grupka, jakaś tam powiedzmy jedna osoba i coś takiego się pojawia, albo no nie wiem, w jakiejkolwiek innej sytuacji, w której po prostu czujesz bezradność i masz poczucie, że twoje zdanie nie jest brane pod uwagę, jesteś nieważny, nieważne co powiesz, nie zostanie wysłuchane, albo ktoś dużo gada i nie potrafi słuchać, nie? Bo to też się bardzo często zdarza, że
Ktoś jest po prostu gadułą, ciągle gada tylko o sobie i po prostu nie da się z taką osobą porozumieć, no bo jak ktoś ciągle gada, to jest tam mało miejsca do tego, żeby słuchać zwykle, nie? No, także jak stać się nadajnikiem? Jest pierwsza ta metoda właśnie agresywna, asertywna, postawienie granicy, powiedzenie co myślisz. Czasami działa, czasami nie działa. W większości przypadków raczej nie działa z mojego doświadczenia. Ale no, jeżeli nie chcesz przebywać, nie chcesz odgrywać tego samego scenariusza i przebywać w takim środowisku, to jest troszeczkę konieczne. Druga metoda to jest właśnie taki szary kamień, czyli nie odzywam się, akceptuję to co jest, udaję, że nie mam problemu i biorę wszystko na klatę i tyle. Jest jeszcze trzecia metoda, ale ona jest możliwa tylko w wypadku, gdy u drugiej osoby jest taka, powiedzmy, skłonność do współpracy, że mimo tego, iż jest jakiś problem, to da się go rozwiązać. I to jest na przykład możliwe, gdy jesteśmy w relacji, relacja jest jeszcze nie dość, powiedzmy, popsuta, nie jest popsuta i obydwie osoby chcą się razem skomunikować, ponieważ mają jakiś wspólny cel, jakąś wspólną korzyść. Albo jesteśmy w pracy, tak, są jakieś zgrzyty, ale mimo wszystko osoby mają wspólne cele i chcą je osiągnąć. I te cele są wtedy ważniejsze i wtedy komunikacja się dopasowuje do tych celów. Albo gdy na przykład jesteśmy w szkole, tak, i jest jakiś problem między ludźmi i włączy się do tego trzecia osoba, czyli jakaś osoba spoza, która przejmie na klatę jakiś tam autorytet, jest jakim facylitatorem w kwestii rozwiązywania konfliktu. To też może być na przykład właśnie w związku, jak można pójść na wspólną terapię, tak, jest wtedy trzecia osoba, która pomaga przepracować jakiś temat. No albo czasami też w środowiskach, w pracy też jest taka możliwość, nie? Ale to jest wtedy trzecia osoba po prostu się włącza do konfliktu, do tego problemu i pomaga go rozwiązać. Zostawię to na razie tutaj i wrócę do pytania Hani. Czy metoda szarego kamienia może mieć skutki uboczne dla siebie samego? Z mojego doświadczenia wynika, że ma to olbrzymi skutek. Taki bardzo niby powierzchowny i nieświadomy, ale jest to duży skutek. W tym, że tracimy poczucie własnej wartości. Człowiek po kontakcie, po styczności z taką właśnie relacją czuje później niechęć do nawiązywania nowych relacji i stwarza w sobie bardzo dużo takiego bólu, no może nie stwarza sobie ból, ale czuje w sobie taki ból, czy taki żal, czy taki lęk w nawiązywaniu kolejnych relacji, bo boi się odrzucenia, boi się, że ta relacja się popsuje. Może czuć taką wręcz też niechęć do przywiązywania się, ale też duży na przykład lęk w mówieniu swojego własnego zdania, lęk przed asertywnym zachowaniem, albo w ogóle lęk przed komunikacją swoich własnych potrzeb, bo boi się, że te komunikaty staną odrzucone, wyśmiane na przykład. No i to też jest związane z przekonaniem, że jesteś nic nie wart, jesteś niepotrzebny, w ogóle stanowisz kurwa problem. No. Także tak, to ma to duże skutki. Często też w domach, w rodzinach, nie? W dzieciństwie po prostu jesteśmy traktowani jak szare kamienie. Tylko rodzic ma zdanie, nie? I tyle, a dziecko nie ma zdania. Bo przecież jest głupie. Trzeba je zaprogramować i wychować, więc co ono będzie się wypowiadać? To tyle. Tak myślę. Najlepiej jest po prostu stawić na swoim, robić to, co się czuje najlepiej, jak się potrafi w danej sytuacji. Jak można to omijać ludzi, z którymi ciężko się komunikuje. Jeżeli czujesz, że jednak
chcesz troszeczkę popróbować, potraktować to jako wyzwanie, to możesz ewentualnie spróbować, bo to też jest, wiecie, to jest też wygodne, nie? Poodcinać się od wszystkich ludzi, którzy są toksyczni i nie próbować naprawić relacji, albo nie próbować zrobić coś z tą relacją, nie? To też wydaje mi się, że ludzie stali się dzisiaj trochę tak wygodni kiedyś. Chociaż nie wiem, w sumie to nie mogę wypowiadać się za wszystkim. Za wszystkimi, ale widzę taką tendencję dzisiaj, że ludzie nie próbują naprawiać relacji, wolą po prostu odciąć relację, zgasić temat i zniknąć i zająć się po prostu swoim światem. Przez to jest cała masa nierozwiązanych konfliktów wśród ludzi i bardzo to silna tendencja wśród ludzi do izolowania się. O, i zostawię tutaj temat do przepracowania i tyle. Mam nadzieję, że coś tutaj wyjaśniłem, że coś weźmiecie z tego od siebie. Dzięki serdecznie za uwagę. Zostawcie lajki, zostawcie przemyślunki, jeżeli macie jakieś pytania. Do Q&A zostawcie w komentarzu albo na grupie na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo. Buźka. Pozdrowienia od Kotela.